Horror idealny dla nocnych marków albo piwniczaków, jak kto woli. Zapraszam na recenzję bez spoilerową. Dzisiaj na tapetę biorę sobie kolejną Netflixową premierę pod tytułem Nocne kły, a w oryginale to było Night Thief, Thief... Thief... bo Megan Fox jest. Nie Thief. Thief. Nie pamiętam. Driver. Yes, no i przynajmniej ja, nie wiem jak inni, odniosłem takie wrażenie, że jest to taki typowy horror na raz, czyli siadasz sobie wieczoru, gdy masz no trochę ponad y, półtora godziny czasu wolnego, bo trwa godzina 48 około, odpalasz, oglądasz, całkiem nieźle się bawisz, bo jest to taki horror ala rozrywkowy, trochę popcorniak w sumie. No i po prostu gdzieś tam pewnie za pół roku o nim już nie będziesz pamiętał. Niemniej jednak, jeżeli lubicie konwencje horrorów, które dzieją się tylko w nocy, bo tutaj spokojnie 95-67% filmu dzieje się faktycznie nocą. No to tym bardziej jest to pewnie dla kogoś zachętą. Zresztą sam tytuł mówi nocne kły. No i nawet nie trzeba nic zwiedzieć o tym filmie, żeby się domyślić, że nocne kły, no to może chodzić tutaj o wampiry. No i uwaga. Tak. Chodzi o wampiry. Generalnie ten odcinek jest również dedykacją dla mojego top wspierającego kanał. także dedykuję ten materiał dla pana Łukasza Pennywise'a, który od dawna ten kanał właśnie wspiera i tak wyszło, że chciał, żebym ten film poruszył tutaj. No i mówię, to poruszę. Generalnie każdy z Was, kto ma ochotę ten kanał wspierać, to oczywiście jest taka możliwość. Pod spodem jest taki fajny guzik pod tytułem Wesprzy i tam, jak klikniecie, to macie przeróżne bonusy za wspieranie kanału już od 5 zł. Oczywiście tam są różne progi, dla każdego coś fajnego się znajdzie. Czasami się zmieniają te progi i bonusy. I raz na jakiś czas można dorwać właśnie taką akcję, że za pewien poziom wsparcia ja mogę przygotować dla kogoś specjalną, dedykowaną recenzję. Więc zachęcam śledzić czy po prostu wspierać. Więc ja tutaj dziękuję za tę polecajkę, bo w zasadzie całkiem nieźle się bawiłem. No i przejdźmy już do filmu. Na samym starcie o fabule, która w zasadzie jest całkiem prosta i mamy tutaj trochę taki podział i kompromis. Tego, że wampiry żyją sobie w porozumieniu z ludźmi, czyli jakby ci ludzie wiedzą, że te wampiry są i tam żyją w nocy. Generalnie, wiadomo, muszą się żywić krwią, więc to też jest jakoś doprowadzone do kompromisu, żeby mogły się żywić, jednocześnie nie zabijając ludzi, ale nie będę zdradzał szczegółów, jak to dokładnie wygląda. No i można powiedzieć, że nie tylko politycy rządzą miastem, czy, czy jakaś mafia jeszcze gdzieś tam, na przykład na, na drugim planie, albo i na pierwszym, kto wie, no to tutaj poniekąd też. Te grupy, czy po prostu te wampiry mają też swoich liderów w danym regionie danego miasta, więc tak to mniej więcej wygląda, że tutaj jest taki podział władzy, trochę właśnie. Na władzę ludzką oraz na władzę wampiryczną. No i nieprzypadkowo użyłem też słowa mafia wcześniej, ponieważ do no, jeden bohater jak tutaj się połapie o co w tym chodzi, no to nazwie w ogóle te właśnie wampiry, te tej grupy tutaj, te, te ich jakąś władzę też mafią, że mu się to poniekąd z tym skojarzyło. No i w sumie trochę tak jest, tylko że mafia taka tradycyjna nie miałaby zdolności tutaj jakichś nadnaturalnych, no a jednak wampiry... Mają różne przypadłości, ale jakby tutaj nikt nie odkrywa żadnych nowych kart absolutnie, więc jakby nie będzie nam tłumaczone czym jest wampir i tak dalej i dlaczego żyje w nocy. Jakby każdy od początku tego filmu już to wie, że chodzi dokładnie o to i jakby zasady nie są w żaden sposób tłumaczone, nie zostają też dodane żadne nowe zasady. My po prostu obserwujemy taką klasyczną historię, no i oczywiste jest to, że wampiry w dzień żyć nie mogą, bo spłoną od światła słonecznego, więc po prostu będzie cała akcja osadzona w nocy. No i generalnie ten kompromis i te dogadywanie się, ludzie versus wampiry, cały czas się utrzymuje tam już od wielu, wielu, od kilkudziesięciu lat. No i jednak jest pewien wkurzony gościu o imieniu Wiktor, takim przyjemnym, który stwierdził, że on już tak nie może, że już nie chce być jakimś tam menadżerem średniego szczebla, tylko on chce władzę dla siebie. No wiadomo, taka... Typowa, można powiedzieć, czy soduwa mu uderzyła, czy po prostu to, że jednak jest na niższej pozycji, aniżeli by chciał. Bo może soduwa to za duże słowo, chociaż jednak no, ma fajny apartament, no, zajebisty wręcz i tak dalej i jakąś tam władzę, ale niewystarczającą. No i w ogóle jest to postać grana przez aktora, którego kojarzyć możecie między innymi z gry o Tron, bo grał tego gościa bez y, swojego przyrządu, czyli po prostu tego z obciętą parówą, więc jakby ktoś kojarzy, to, to będzie wiedział z czym się to je. <laughs> Paruwa je w jednym zdaniu... W tym kontekście brzmi źle, naprawdę rozumiem, niemniej jednak faktycznie to chyba jedna z cech, które najbardziej można było zapamiętać z Gry o Tron, jeżeli chodzi o tę postać. Więc gdzieś tam uśmieszek się na twarzy pojawił, oczywiście jak go zobaczyłem. No i generalnie on postawia, rozplanować sobie taką akcję, żeby tych wszystkich szefów, bosów pozdejmować, pozabijać, pomordować. No i wtedy zostanie tylko on, więc naturalnie on obejmie tę władzę i będzie sprawował pieczę nad wampirami. Ale jednocześnie wchodząc w konflikt z ludźmi, i wtedy ludzie będą wkurzeni, i też jest taki pewien lider, powiedzmy, do Wódca też ludzi Znaczy jakby tam i policja jest to zaangażowana I tak dalej, ale mamy jednego takiego gościa Który będzie tutaj istotny, którego można tutaj Na potrzeby tego materiału nazwać takim liderem właśnie Jeżeli chodzi o tę stronę Nienadnaturalną, czyli właśnie ludzi No i on ma brata I to ten brat będzie tutaj w zasadzie głównym bohaterem No i generalnie motyw jest taki, że ten brat lider I nie, nie mówię tutaj o Squid Game Nadal jesteśmy przy kłach Miał się podjąć akurat teraz zlecenia, bo on jest szoferem No i miał jechać po prostu I kogoś gdzieś tam poprzewozić i generalnie nie może, bo ma questa robić, bo wie, że ta akcja się zaczyna, jakby jest już w pełni świadom tego, że tutaj Wiktor zakopał rozejm, a w dodatku jeszcze porwał jego dziewczynę. No więc jakby on idzie się angażować w tamto, a jego właśnie młodszy brat tutaj będzie go zastępował w roli tego szofera. No i wpieprzy się trochę w tarapaty, ponieważ akurat tak się składa, że będzie przewoził dwie kobiety, które no są właśnie tutaj wampirkami, nie wiem czy się tak mówi, niech będzie wampirami paniami wampir i generalnie no jest fajny kontrast charakterów pomiędzy nimi też. Niemniej jednak on nie do końca, ten, ten tutaj nasz młodszy szofer w ogóle ma pojęcie o tym drugim świecie, że coś się dzieje, że te wampiry tam sobie w zaciszu funkcjonują. No i będzie motyw taki, że generalnie zacznie on pewne rzeczy oczywiście odkrywać i gdzieś tam się połapie między innymi. I owym. No i poza taką typową, klasyczną akcją, którą tutaj będziemy mieli, czyli Wampiry kontra ludzie, czyli jakaś tam napierdzielanka, chociaż nie jest to esencją tego filmu, też nie oczekujcie tutaj jakichś super walk. To to nie jest Graal Tron, to to nie jest jakiś władca pierścieni, nie ma tu żadnych epickich bujek, do tego zmierzam. No a z drugiej strony będzie też wątek miłosny, no bo właśnie ten młody szofer, no i jedna tutaj osoba będzie mu się podobała, i jakiś tam, powiedzmy w cudzysłowie, dużym romansik będzie, będzie się zakręcał. No i tak generalnie cały ten film będzie wyglądał, że z jednej strony mamy wampiry, które chcą dokonać swojego konkretnego celu pod rządami Wiktora, a z drugiej strony mamy ten wątek zupełnie ludzki, ludzkich emocji, mimo że te emocje i wampirze i ludzkie się łączą w zasadzie dużo się nie różnią, oprócz po prostu tego, że no wampiry trochę inaczej funkcjonują i że żyją w nocy i że żyją tam sobie kilkaset lat jak mają na to ochotę albo i dłużej jeszcze, a ludzie nie, więc jakby kontrast jest na tej zasadzie, ale to jest jakby w każdym filmie o wampirach mniej więcej tak samo wszystko przedstawiane, więc tutaj mówię, nie ma nic świeżego, ale też to jest taki właśnie horror, który wyszedł w okresie halloweenowym i to są filmy często robione typowo pod rozrywkę, które nie mają niczego przełamywać, odkrywać i budować jakichś niesamowitych tajemnic. I dokładnie ten film właśnie, czy ten horror tym się okazuje, no po prostu taką popcornową fajną frajdą na wieczór, żeby sobie właśnie ci pochrupać, więc jakby tylko w tych aspektach chyba bym to rozważał, bo tu nie ma żadnej głębi, żadnych przenośni, żadnych nie wiadomo czego. I generalnie mówiłem, że jest ładnie nakręcony, ale do operatorki mam taki zarzut, że z jednej strony to się dobrze prezentuje wizualnie i cieszy oczy, ale z drugiej niektóre ujęcia wydają się być nieco może przekombinowane, chociaż to ma swoje i plusy i minusy, bo czasami mam wrażenie, że po prostu nie było pomysłu na dane ujęcie, więc gdzieś tam się kręci, tą kamerą przekręca, kombinuje, ale nie do końca widzę tutaj cel sam w sobie. Jako zabieg filmowy, ok, ale to, to nie ma głębszego, większego sensu filmowego, a to naprawdę już taka tam pierdoła totalnie w tym filmie też nie zwracam na to szczególnie dużej uwagi, jeżeli w ogóle bym zwracał, no ale wiadomo, ja jako oglądam, no to gdzieś tam patrzę na takie aspekty również. No i z drugiej strony, na przykład, właśnie mówiłem, że nie ma tu żadnych epickich bujek, bo często jest tak, albo przynajmniej kilka razy, że na pierwszym planie mamy wyostrzoną. Jakąś ważną postać, czyli albo jakiegoś wampira, albo naszego bohatera ludzkiego, a gdzieś tam w tle jest cała ta nawalanka na i się przerzucają między sobą, i pewnie jest to zrobione dlatego, żeby jednak skupić się bardziej na postaci, co ma sens, a z drugiej strony, no, co my byśmy mogli świeżego pokazać w bójce kilka typa versus kilka wampirów? No, w zasadzie niby nic. To znaczy, można by tu robić jakieś epic fighty, ale też ten film powstał tylko w celach rozrywkowych i nie miał przedstawiać tych epic fightów. Z drugiej strony, trochę żałuję, że nie ma chociaż jednej takiej sceny która by jakoś tak świetnie właśnie wyglądała w kwestii choreografii, właśnie walki na pażanki, bo dodałoby to jakiś tam pikanterii w cudzysłowie do tej produkcji, a tak to raczej jest właśnie. Oj, dosyć spokojnie, jak na film o wampirach, ale jednak jest sporo tej akcji. Gdzieś tam troszeczkę potrafi przystopować ten film, szczególnie w trzecim akcie, jak rozwija jakąś postać, bo wow, rozwija głównego bohatera i wow, rozwija te dwie panie wampir, co jest super. Niemniej jednak, jest to jeden wielki schemat, ale. Podany, zjedliwie. Ja lubię używać słowa zjedliwie, jak mówię w, o filmach z wampirami, a z kanibalami, jakbym coś miał, to o, o, i tego słowa bym nadużywał, o, i dopiero by było. Także że dajcie mi coś z kanibalami, jak, może coś tam omówię. Jeszcze e, rąk nie rąk ten, wzgórza mają czy dwa, jeszcze czeka, więc y, może, może tak być. No więc. Y Generalnie, tak jak mówiłem jeszcze na początku, wspomniałem, że gra tu Megan Fox i ma ekranowe jakieś 5 minut, więc bardzo dużo. Ale jak ktoś ją lubi, no to może z tego powodu odpali. Nie, nie będzie tutaj nikt chodził nago, ale wiem, że mimo wszystko jednak są pewne aktorki, które ludziom się wizualnie rzucają w oczy i tylko to ich jara i uznają, że to jest jedyna zaleta filmu. Więc jeżeli miałbym to podsumować, to bawiłem się nieźle. Czasami film przystopowywał, ale miało to swój cel i coś nam dodało do postaci, bo oczywiście. Większość ludzi, która się pojawia, to są, bo są, ale na szczęście ten pierwszy plan potrafi coś więcej pokazać. I tak jak mówiłem, jest kontrast z jakiś zgryz pomiędzy właśnie tymi dwoma wampirkami, jednak jedna troszeczkę inne cele sobie obiera, a druga jest bardziej łagodna. No i mamy tego naszego takiego trochę niezdarę, tego głównego bohatera młodego, który tutaj tym szoferem próbuje być, bo, bo jest, to może jeszcze za duże słowo, dlatego że on nie ogarnia jeszcze wielu rzeczy, że tam drzwi trzeba otworzyć, nawigację ustawić i tak dalej i tak dalej. No takie podstawy, wiadomo, nie zajmował się tym wcześniej. On też jest niespełnionym muzykiem, tak bym to nazwał, chociaż nie wiem czy niespełnionym, po prostu jeszcze nie wydał rzeczy, które tworzy. On cały czas czeka i planuje jakąś okazję na jakiś taki dobry, większy moment. Czeka, więc w sumie po prostu chciałby być muzykiem i chciałby zarobić na tym kasę. No i on mieszka generalnie z babcią. I to chyba wszystko, co powinniście na jego temat wiedzieć, a resztę dowiecie się z filmu. No i tyle, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, to jest szansa, że na tym filmie to się wydarzy. Nie spodobał się pewnie każdemu, bo w ogóle filmy o wampirach to tak różnie są traktowane i nie każdy je trawi w jakiejkolwiek formie by nie zostały podane. Jest to lepsze od zmierzchu z całą pewnością co tak bardziej żartobliwie, bo jakiś czas temu gdzieś tam poruszałem zmierzch. Jeszcze dwie części cały czas leżą do, do montażu, już są nagrane od pół roku, ale jeśli ktoś wiecie, zmierzch nie jest priorytetem moim na, na ten kanał, więc tak to wygląda. No i moja ocena to jest taka. Czysta szósteczka, uważam, że niezła rozrywka. Ja też nie jestem pasjonatem filmów o wampirach, ale jeszcze mniej chyba lubię wilkołaki. Chociaż jeżeli film jest spoko, no to nie mam też z nim jakiegoś większego problemu, ale wiem, że ludzie no, tak średnio, pewnie 50-50 przepadają za tymi wampirami. Więc tym bardziej, że nie znajdą tutaj nic nowego, to mogą się niektórzy zawieść. Jak liczycie naprawdę na coś w tym filmie, jakiegoś niesamowitego, przełomowego, na jakiś super zwrot akcji, nie będzie go tutaj. To tylko rozrywka dla rozrywki, tak naprawdę nic, nic większego, więc tylko tego wymagajcie i wtedy pewnie się nie zawiedziecie. A jeżeli już ktoś widział, bo na pewno część osób widziała z racji, że ten film wyszedł o, i chyba ze 2-3 tygodnie przed moją recenzją, no to zostawiajcie komentarze jak wam się podobało. Ja tutaj pozdrawiam na sam koniec jeszcze mojego wspierającego właśnie Łukasza, który mi polecił ten film i było całkiem spoko. Wiem, że ocenił lepiej wyżej ode mnie, także możesz też dorzucić jeszcze od siebie komentarz pełniejszy na ten temat. No i Tyle w sumie. Zapraszam serdecznie na mój Instagram, Discord, Twitter i takie tam wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i widzimy się w kolejnych materiałach przy okazji jakichś innych produkcji. A następnym materiałem na tym kanale będzie podcast o w Lesie dziś nie Zasiennik 2 w niedzielę, na który też zapraszam. No a jak ktoś to ogląda poniedzieli, to już jest wow surprise. Cześć. with crazy?